Słuchajcie, bardzo serdecznie Was zapraszamy razem z kolegą Danielem, z kolegą Zdzisiem. Dzisiaj odstawiamy na cykl naszych materiałów. Krótkich materiałów o tym, jak udzielać pierwszej pomocy. Bo warto to umieć. I warto pomagać. Ratujmy razem. Oczywiście, ratujmy razem. Zapraszamy. Kiedy wezwemy już służby ratunkowe, musimy przejść do czynności ratujących życie, czyli do resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Układamy mocniejszą rękę na klatce piersiowej poszkodowanego na samym środku, dokładamy słabszą dłoń, którą splatamy z mocniejszą ręką i uciskamy na głębokość około 5-600 cm u osoby dorosłej w tempie 100-120 uciśnięć i jako jedną serię zrobimy 30 uciśnięć. Czekamy. Występują sytuacje stresowe, w których nie bardzo potrafimy liczyć uciśnięć klatki piersiowej. Wtedy możemy nucić sobie jakąkolwiek piosenkę. Zazwyczaj piosenki są ułożone w takcie na 4, tak więc będzie to bardzo proste. W momencie, kiedy skończymy robić uciśnięcie klatki piersiowej, należy odchylić głowę poszkodowanego do tyłu i zrobić dwa wdechy. Ale w momencie, kiedy nie znamy tej osoby, ma ona śladowe ilości, bądź duże ilości krwi, bądź wymiocin, nie możemy odstąpić od wykonywania wdechów. Wyjątki są takie, jeżeli mamy maseczki jednorazowe, wtedy możemy takie maseczki użyć. Jeżeli nie mamy takiej maseczki, robimy uciśnięcie klatki piersiowej aż do momentu przyjazdu pogotowia. Są 4 przypadki, kiedy możemy zaprzestać wykonywać właśnie czynności resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Pierwszy raz jest wtedy, kiedy osoba opadnie z sił, czyli osoba, która ratuje życie tej osobie. Drugim momentem jest wtedy, kiedy osoba zacznie oddychać, wróci jej spontaniczny oddech. Trzecim elementem jest, kiedy miejsce stanie się niebezpieczne. I czwartym elementem jest przyjazd zespołu ratownictwa medycznego.